kochani, jest pierwszy dzień świąt 2020 roku i zdarzyła się straszna tragedia. Nie mnie. Zdarzyła się straszna tragedia mojemu przyjacielowi, który po wielu, wielu latach, a może bez przesady wielu latach, po kilku latach zastanawiania się, zrozumiał, że kocha tę właśnie kobietę nad życie i z żadną inną nie chce być. Chce być właśnie z nią. I kupił pierścionek zaręczynowy i postanowił się oświadczyć, ożenić, założyć rodzinę i w nadziei, że to będzie takie cudne, takie piękne, takie wspaniałe, wbił się w garnitur i udał się do wyżej wspomnianej dziewczyny, która jeszcze nie jest narzeczoną, a jedynie ukochaną. I tam w teatralnym geście padł na kolana, wyciągnął zza pleców bukiet, a w drugim ręku wyciągnął, drugą rękę, w jednym miał bukiet, a w drugim ręku miał ten rzeczony pierścionek, prawdziwe złoto i na dodatek brylant, nie diament, a brylant. Szlifowany, jak należy. Szarpnął się, no w końcu nie najgorzej stoi finansowo, stać go było na brylant. I z głupoty własnej zadał to kretyńskie pytanie, czy chcesz zostać moją żoną, zamiast po prostu powiedzieć, od tego momentu jesteś moja żona i koniec, to on się zapytał, czy chcesz zostać moją żoną. I wtedy zdarzyła się potworna tragedia, gdyż ta wspomniana wcześniej ukochana wpadła w szał i powiedziała nie, ona nie chce, nie chce, nie chce zostać żoną. I od razu wyjaśniła czemu, gdybyś to zrobił 4 lata temu, gdybyś wtedy 4 lata temu padł na kolana, to bym ja ciebie chciała, a teraz cię nie chcę, bo żeś się za długo zastanawiał. I to tragedia straszna, kochani, straszna tragedia. Straszna tragedia polega na tym, że on nie zrozumiał, że go spotkało wielkie szczęście. Dopiero musiałem mu to wytłumaczyć, że go spotkało wielkie szczęście, bo to znaczy, że przez te 4 lata ta wielka miłość skurczyła się mocno, że tak jak ona 4 lata temu chciała być jego żoną, to w tej chwili nie chce. Że tak jak 4 lata temu ona była gotowa założyć z nim rodzinę, to ta rodzina miała być tylko na 4 lata, czyli do dnia dzisiejszego, a teraz już nie chce z nim być. No i wytłumaczyłem mu to. Mówię, poza tym, kochany, jeżeli ty przez te 4 lata zastanawiałeś się, głęboko się zastanawiałeś i wtedy, 4 lata temu, nie byłeś przekonany, jeszcze wtedy nie byłeś przekonany, to gdybyś 4 lata temu, nie będąc przekonany, padł na kolana i się oświadczył, to ona by cię przejęła, przyjęłaby cię, by się tak głęboko tym przejęła, żeby cię przyjęła, bo ty wtedy nie wiedziałeś, co robisz i nie byłeś w 100% przekonany. No, czyli ona była gotowa być z facetem, który nie jest przekonany. Natomiast z facetem, który jest przekonany, nie jest gotowa być. Więc informuję cię, że straszną tragedią to byłoby, gdyby ona cię przyjęła w tym momencie, kiedy jej już po pierwsze a wystygło, b wychudło, a po trzecie ona wcale nie chce być z tobą. Bo ty jesteś zdecydowany, bo gdybyś był niezdecydowany, to ona wtedy by chciała być z tobą, bo ona nie lubi być zdecydowanym facetem i zakochanym. No on mówi, no dobra, ale ja ją kocham, co ja mam robić? Ja mówię, kochany, przez 4 lata ją kochałeś? Mówię, no kochałem. Mówię, no to o co ci chodzi? Jak przez 4 lata kochałeś nie będąc mężem, to możesz nadal ją kochać nie będąc mężem. No po prostu kochaj ją nadal nie będąc mężem. No i tyle, no. No ale on mówi, ale ja chcę, żeby ona była moją żoną.
Mówię, kochany, niezbadane są wyroki boskie, niezbadane są wyroki boskie. I ja ci radzę, przede wszystkim, nie dość, że ona nie chce być z tobą, to ty nie rób z tego tragedii, bo to będzie tragedia do kwadratu, po prostu, no i tyle, i już, no. Nie wiem, czy zrozumiał, nie wiem, ja nie wiem, czy on to zrozumiał, nie wiem.